Cześć, to jest dron. Dron, który waży mniej niż 250 gram. To jest DJI Mavic Mini. W tym odcinku sprawdzimy, co sprawia, że tak dużo ludzi jest zainteresowanych kupnem tego drona i jednocześnie sprawdzimy, na jakie ustępstwa poszedł producent, aby osiągnąć tak niską wagę. I pierwsze ustępstwo, na które musiał pójść producent, to brak czujników, które były zamontowane wokół drona. Przez to na minus jest teraz bezpieczeństwo. Musimy bardziej uważać na to, gdzie latamy, bo możemy uderzyć w drzewo czy ścianę, jeżeli w porę się nie zorientujemy. Pod dronem oczywiście są czujniki, które potrzebne są do tego, żeby dron właściwie wylądował. Bateria jest to moim zdaniem jeden z najmocniejszych punktów tego drona. Wydawałoby się, że taki mały dron będzie krótko latał na baterii, a się okazuje, że może latać nawet do 30 minut. W praktyce, jak latałem tym dronem, przy temperaturze około 3-4 stopni Celsjusza, wytrzymywał on około między 23 mniej więcej a 26 minut, także bardzo dobry wynik. Gimbal jest trzyosiowy, więc ujęcia są oczywiście stabilne, nawet kiedy trochę mocniej zawieje. Po drugie, warto powiedzieć o tym, co jest raczej informacją dla osób bardziej doświadczonych, które wcześniej już latały dronami, to, że pionowa oś, na której jest zamontowana sama kamera, ma taki twardy stop na poziomie horyzontu, więc trudniej jest uzyskać ujęcie z taką płynną panoramą do góry, która zatrzymuje się właśnie na poziomie horyzontu lub nawet trochę wyżej. Tego typu ruch jest utrudniony, jednak nie jest niemożliwy do wykonania. Musimy po prostu lecieć dronem do tyłu, jednocześnie panoramując w dół i w postprodukcji całość filmu czy całość ujęcia odwracamy. Mavic Mini ma też inny sposób wymiany śmigieł w porównaniu do swoich większych kuzynów, a mianowicie tutaj wymieniamy śmigła poprzez odkręcanie śrubek, a nie poprzez prosty mechanizm szybkiej wymiany śmigła. Dlatego tutaj musimy się przygotować na to, że jeżeli uderzymy w ścianę lub drzewo, zniszczymy śmigło, no to też wymiana śmigła potrwa trochę dłużej. Nieznacznie, ale jednak. Przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli do jakości obrazu, wideo i foto. Jeśli chodzi o filmowanie, to mamy możliwość maksymalnego nagrywania w rozdzielczości 2.7K do 25-30 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD. Maksymalny klatkaż to 50-60 klatek. I tutaj jest jak najbardziej w porządku. Szkoda, że nie ma tego 4K, ale jednak 2.7K w tak małym dronie myślę spokojnie wystarczy. Jakość obrazu w tym dronie jest moim zdaniem wystarczająco dobra, jak na cel, do którego jest on przeznaczony. Czyli wycieczki rodzinne, archiwizacja swoich wspomnień, czy sprzęt dla youtubera, lekki sprzęt dla youtubera. Nie można też tutaj pominąć kwestii jakość do ceny, jako że ten dron nie należy do najdroższych, bo można go na obecną chwilę w grudniu 2019 kupić za około 1800 zł, około 2200 z zestawem Flymore Combo, to w tej cenie nie ma on obecnie, moim zdaniem, konkurencji. Jakość zdjęć jest wystarczająca, no to tak jakbyście robili po prostu zdjęcia powietrznym smartfonem. Matryca jest 1,2/3 cala, więc możecie się spodziewać tego, że w słabszym oświetleniu te zdjęcia nie będą zadowalającej jakości, ale już jak robicie zdjęcia w pełnym słońcu, to jak najbardziej. Należy też wspomnieć o tym, że nie ma trybu HDR, co jest trochę minusem w porównaniu do takich dronów jak DJI Mavic Air czy Mavic 2 Pro i wyżej. No jednak musimy się tym zadowolić. A jak jest z zasięgiem? Odpowiedź brzmi, to zależy. Jeżeli latamy poza terenem zabudowanym, to można osiągnąć nawet 1000 metrów. My nie lataliśmy na terenie stricte niezabudowanym na jakichś polach, więc nie możemy tego potwierdzić z doświadczenia. Inne testy w internecie wykazały, że rzeczywiście to 1000 metrów jest osiągalne. My lataliśmy w miejscu częściowo zabudowanym, gdzie osiągnęliśmy maksymalnie bodajże 150 metrów, po czym dron zgubił zasięg. Kiedy lataliśmy w ścisłym centrum Gdańska, gdzie jest masa różnych zakłóceń, to dron stracił zasięg na odległości 60 metrów, co jest bardzo słabym wynikiem. Jednak to wszystko, tak jak mówiłem, zależy, gdzie latacie, jak dużo jest zakłóceń, bo dron osiąga te odległości powiedzmy od 50-60 metrów po aż 1000 metrów. Tego typu dron ma trzy główne zadania. Po pierwsze, ma być lekki, łatwy w przenoszeniu. Po drugie, ma dawać odpowiednią, wystarczająco dobrą jakość zdjęć i filmów. I po trzecie, ma być bardzo prosty w obsłudze. Szczególnie prosty w obsłudze dla osób,
które nie miały nigdy styczności z dronami i mogą nie wiedzieć, czym jest ISO, czym jest przysłona migawki, może nie chcą się bawić z tymi wszystkimi manualnymi nastawami. I to właśnie w tym dronie znajdziemy, czyli maksymalną prostotę obsługi. Jedyne, co nas interesuje, jeśli chodzi o ekspozycję, to korekcja ekspozycji, jeden suwaczek, którym sobie zwiększamy ekspozycję lub zmniejszamy. Możemy ją też zablokować, jeżeli nie chcemy, żeby podczas filmowania zmieniała się ekspozycja, co wygląda dosyć amatorsko. Także dla przeciętnego użytkownika będzie to w zupełności wystarczające i proste w obsłudze. White Balance też jest całkowicie automatyczny, co dla osoby, która nie chce sobie zawracać głowy tymi manualnymi ustawieniami, będzie jak najbardziej na plus. Tym bardziej, że z mojego doświadczenia wynika, że działa ten White Balance bardzo dobrze. Jeśli chodzi o osoby, które są tam bardziej zaawansowane, powiedzmy, i chcą manualnie wszystko sobie ustawiać, no to może im tego brakować. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, ja to testowałem, automatyczny balans bieli działa bardzo precyzyjnie i podczas filmowania na przykład nie sprawia problemu. Kolejny element, który wpływa bardzo pozytywnie na łatwość obsługi tego drona, jest to, że ma on automatyczne tryby. Więc jeżeli wcześniej nie mieliście styczności, doświadczenia z filmowaniem dronami, to takie automatyczne tryby bardzo Wam pomogą w zrobieniu ładnych ujęć. Tryby automatyczne są o tyle fajne, że nie musimy patrzeć na aparaturę, tylko na przykład na drona. Dzięki temu ujęcia są bardziej naturalne. Jednak z powodu braku czujników zwróćcie uwagę na to, czy wokół Was nie ma przeszkód, w które ten dron mógłby przypadkiem wpaść. No bo po prostu może się zdarzyć tak, że przypadkiem wyląduje na drzewie. Poza trybami automatycznymi mamy też tryby latania. Trzy tryby latania. Tryb P, tryb S i tryb C. Tryb P to jest tryb standardowy, w którym domyślnie latamy po podłączeniu aparatury do drona. Tryb S to jest tryb sportowy, więc ujęcia są dynamiczne, bo dron porusza się po prostu szybciej. I tryb cinematic, w którym dron zmniejsza prędkość, jest mniejsza prędkość maksymalna i aparaturą steruje się bardziej płynnie, więcej wybacza błędów. Aparatura została również uproszczona, zostały na niej przyciski, które są najbardziej niezbędne. Mamy włącznik, mamy tryb RTH, czyli Return to Home, którym możemy sobie pauzować. Moment, w którym na przykład mamy 20% baterii, dron nam wraca na miejsce, z którego startował i powiedzmy chcemy jeszcze sobie coś dograć, to tryb RTH może nam ten tryb spauzować lub włączyć, jeżeli potrzebujemy tego w danej chwili. Poza tym możemy zrobić zdjęcie, rozpocząć nagrywanie i sterować gimbalem w osi pionowej. Jak możemy podsumować tego drona? Z mojej perspektywy jest to dron kompletny, ale biorąc pod uwagę fakt, że ma być to dron do 250 gram. Biorąc pod uwagę fakt, że jest on przeznaczony dla youtubera, który gdzieś lata, gdzie może nie mieć licencji albo w miejscach, gdzie normalnie nie mógłby wylecieć większym dronem. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to też dron przeznaczony dla rodzin, które wyjeżdżają na wakacje i chcą mieć fajne ujęcia, żeby je zarchiwizować do swojego folderu ze zdjęciami czy filmami. Jeśli potrzebujecie większej jakości, bardziej ostrego obrazu, więcej manualnych nastawień, bo chcecie mieć więcej kontroli nad obrazem, no to musicie koniecznie celować w wyższe modele, które są dla Was przeznaczone. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście skomentuj, zalajkuj, zasubskrybuj nasz kanał, daj znać, jeśli masz jakiekolwiek pytania w komentarzach, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.